Dzień dobry wszystkim w poniedziałkowy poranek. Tutaj pokażę szybciutko tylko powojniki, czyli wilce. Te jedne od południa, które pierwsza część troszkę była za bardzo eksponowana na słońce i już właściwie nadaje się do usunięcia z donicy. Widać to jasno. I drugie, przejdę tutaj koło moich leżaczków, które są troszkę zasłonięte za śmietnikiem. O, proszę bardzo. I te są moją dumą. Są przepiękne. Takie cudne, specjalne odmiany, zamawiane przez Allegro. Są prześliczne. Tu pnął mi się koło śmietnika, który chciałam właśnie zasłonić też moimi petuniami. Moją kocanką włoską. Natuje, proszę bardzo. Natomiast tutaj nawet tak się z tyłu pną i naprawdę są prześliczne. To są rzadkie odmiany, ale cieszą oko. Chciałam właśnie je uwiecznić. I na koniec jeszcze pokażę Polish Spirit, czyli ten bawojnik, który teraz jest w największym rozkwicie. Tutaj od południowej strony, lekko zasłonięty przez tuję. Do tego sobie radzi doskonale. Zapamiętajmy, początek września. Bawojnik Clematis Polish Spirit. Mam go też od północy, w tej głównej części ogrodu, ale też tam sobie doskonale tak właśnie wspina się na ogrodzeniu. Radzi sobie. Jeszcze pokażę tylko, że drugi raz zakwitł ten oto różowy, który kwitł wcześniej. Już tylko sprawdzę, nalepka jest na dole. To jest Westerplatte. Jeszcze raz pokażę drugie kwitnienie. I jeszcze raz wrócę na chwilkę do tych wilców. Uwiecznijmy je. Pnące się, mówię na nie zawsze monstery, bo one pod koniec sezonu tak się strasznie tu pną, tak strasznie tutaj wszędzie się wciskają. Nawet tą tuję, tak jak mówiłam, ogarnęły do nieba. I to wszystko, bo muszę lecieć. Dobrego dnia.